Witam Was serdecznie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o Szóstce Kielichów. Miałam nadzieję, że w tym filmie już będziemy mieli lepszą jakość dźwięku, ale mikrofon, który zamówiłam, jest cały czas w drodze do mnie, także musimy na razie na to trochę zaczekać, a w międzyczasie postanowiłam po prostu nagrywać te filmy dla Was z takimi ustawieniami, jakie mam w tej chwili. Także jak tylko przyjdzie ten mikrofon, to już będzie zmiana i będziemy mieć lepszą jakość dźwięku w końcu. Jak zwykle zacznę w tym filmie od opisu karty i później zagłębimy się w symbolikę wszystkich elementów, które tutaj się znajdują. Także listę znaczeń tej karty w czytaniach będę omawiać na końcu filmu i jeżeli chcesz się dowiedzieć tylko tego znaczenia karty, to możesz teraz przeskoczyć na koniec. I czas, w którym zaczynam o tym mówić, jest teraz wyświetlony na dole ekranu, także możesz tam teraz przeskoczyć. Zaczniemy się teraz zagłębiać w symbolikę tej karty i najpierw spojrzymy sobie tak ogólnie, jak ta karta wygląda. Widać tutaj, że karta jest bardzo symetryczna, są tutaj bardzo ładne, nasycone kolory i jest bardzo fajny kontrast pomiędzy tym żółto-złotym kolorem a turkusowym tłem. Także widzimy, że jesteśmy tutaj w równowadze, odbieramy tą kartę od razu pozytywnie. Piątki zawsze wiążą się z jakimś problemem, także w piątce poprzednio mieliśmy pewne napięcie, natomiast szóstki są bardziej harmonijne. Także widzimy tutaj, że mamy znowu błękitne niebo w tle, ten piękny właśnie złoto-żółty kolor kielichów i kwiaty lotosu też wyglądają znowu bardzo dorodnie. One wyglądają na takie bardzo zdrowe. Mamy też z powrotem morze na dole karty, także widzimy, że tak jakby wszystko jest tutaj na swoim miejscu w tej karcie. Wszystko wróciło do takiego stanu, w którym jest równowaga, w którym jest tak jak powinno być. Posłuchajmy teraz cytatu z Księgi Thota, który powie nam coś więcej na temat tego, co przedstawione jest na tej karcie. Łodyżki lotosów są zgrupowane w skomplikowanym ruchu tańca. Z ich kwiatów woda tryska do kielichów, które jeszcze nie są przepełnione, tak jak będą w pokrewnej karcie poniżej, dziewiątce. W tym cytacie mamy tu właśnie potwierdzenie, że wszystko w tej karcie jest w przepływie, wszystko jest w harmonii, kwiaty lotosu tańczą, woda tryska do kielichów i widzimy, że w tych kielichach zaczyna się coś tutaj dziać i będziemy o tym mówić za chwilę. Natomiast najpierw zwróćmy uwagę na ten żółto-złoty kolor, który związany jest z energią słoneczną. Jest tutaj w tej karcie bardzo ważny wpływ energii solarnej. Te łodyżki lotosów przedstawiają nam właśnie ten element tańca. One mają taki bardzo organiczny kształt. Można powiedzieć, że są bardzo giętkie tutaj. Crowley w tym cytacie porównuje też tą kartę do dziewiątki i mówi, że w szóstce kielichy nie są jeszcze przepełnione, bo widzimy, że one są napełnione wodą, ale jeszcze nic się tutaj z nich nie wylewa. Tutaj jest jakby zamknięty system trochę. Natomiast dziewiątka, o której Crowley mówi, że jest to pokrewna karta poniżej, co odnosi się do drzewa życia i to za chwilę zobaczymy na schemacie. Natomiast jak spojrzymy sobie, jak wygląda dziewiątka, tutaj widzimy, że wszystko się tu przelewa, czyli tutaj jest już pełnia szczęścia. Posłuchajmy teraz kolejnego cytatu, z którego dowiemy się coś o znaczeniu tej karty. Przyjemność w tytule tej karty musi być zrozumiana w swym najwyższym sensie. Sugeruje dobre samopoczucie, harmonię sił natury bez wysiłku ani napięcia, łatwość, satysfakcję. Obce idei tej karty jest proste zaspokojenie naturalnych lub fałszywych pragnień. Jednak stanowczo reprezentuje ona wypełnienie woli seksualnej, jak ukazane jest przez rządzącą tu sefirę, planetę, żywioł i znak. Widzimy tutaj, że energia tej karty to nie jest ulotny moment, tak jak w piątce. Tutaj w szóstce mamy stan, w którym możemy trwać i jest tak dzięki wpływowi energii Słońca.
Energia słońca ma taką wieczną energię, która jest związana z elementem ognia, tak samo jak energia Marsa, ale w pewnym sensie jest to energia przeciwna, ponieważ Mars jest bardzo wybuchowy, gwałtowny, natomiast słońce ma w sobie taką wielką harmonię. Słońce to ogień, który organizuje wszystkie inne energie planetarne wokół siebie i rządzi nad nimi. Także Słońce ma taką nieśmiertelną potęgę, która ma w sobie zarówno autorytet, jak i miłość. I mam dla Was teraz kolejny cytat, w którym dowiemy się trochę więcej szczegółów na temat tej karty. Ta karta pokazuje wpływ liczby 6, Tiferet, we dworze wody. Ten wpływ jest wzmocniony przez wpływ Słońca, który również reprezentuje 6. Mamy tu obraz wpływu Słońca na wodę. Jego intensywna, ale zrównoważona energia przeprowadza proces rozkładu. Jest on w znaku Skorpiona, który jest podstawą całej płodności, całego życia. I proces rozkładu, który został tutaj wspomniany, jest to proces alchemiczny. W alchemii ma ten proces to samo znaczenie co fermentacja. I ten właśnie proces powiązany jest tutaj z potęgą transformacji, która należy do znaku Skorpiona. Ta karta związana jest ze Słońcem w Skorpionie i jeżeli spojrzymy sobie na to, jak wygląda drzewo życia, zobaczymy, na czym polega właśnie tutaj ten podwójny wpływ Słońca. Jesteśmy teraz w szóstej sefirze Tiferet, czyli ta sefira jest związana właśnie z energią słoneczną. I ta sefira kończy nam trójkąt etyczny, czyli tutaj znajdujemy z powrotem harmonię, jesteśmy w środkowym filarze, także tutaj wszystkie te sefiry związane są z harmonią. Natomiast Tiferet jest specjalną, można powiedzieć, sefirą, ponieważ widzimy, jak ta energia słoneczna jest w samym środku całego drzewa życia i ona organizuje te wszystkie energie, ona harmonizuje to wszystko, co tutaj się dookoła niej dzieje. Jeżeli przyjrzymy się, jak zostały tutaj rozmieszczone elementy na tej karcie i porównamy to ze schematem drzewa życia, to zobaczymy, że mamy tutaj trójkąt supernalny i trójkąt astralny. Natomiast trójkąt etyczny został już rozwiązany i pozostaje po nim tylko Tiferet. Czyli tutaj mamy trójkąt supernalny, tutaj mamy trójkąt astralny. Natomiast w miejscu, gdzie powinien być trójkąt etyczny, jest tutaj symbol Słońca. Także wiemy, że Heset i Gewura zostały tak jakby rozwiązane i pozostaje tylko Tiferet, czyli pozostaje tylko ta harmonia. Jeżeli przyjrzymy się, na dole tej karty mamy 10 łodyżek lotosów, 5 po jednej i 5 po drugiej stronie. 10 oczywiście związane jest z Malkut, z 10 sefirą i naszym zamanifestowanym światem materialnym. Także widzimy, że w tej karcie, w energii tej karty jest potencjał do stworzenia wszystkiego, co chcemy w materii. Czyli z tej harmonii i z tej potęgi transformacji, która tutaj się pojawia, właśnie powstaje ten nasz potencjał, którego możemy użyć do osiągnięcia wszystkiego, co chcemy. Jeżeli pamiętacie, w moim poprzednim filmie mówiłam o tym, że ta gwałtowna, ognista siła Marsa spowodowała wiele zniszczenia w żywiole wody. Natomiast tutaj mamy harmonijną energię Słońca, więc ta woda jest utrzymywana w stałej temperaturze. Przy energii Marsa woda wyparowała, bo było za dużo ognia, ten ogień był zbyt gwałtowny. Natomiast Słońce jest w stanie tak harmonijnie utrzymać tą wodę w stałej temperaturze i ta woda jest tutaj podgrzana tylko do momentu, w którym może zajść ten proces alchemiczny, o którym mówiłam wcześniej. Także widzimy tutaj tą transformację alchemiczną symbolicznie przedstawioną w formie tych kształtów w środku kielichów. Jeżeli się przyjrzycie, jak to wygląda, tutaj wygląda tak, jakby były takie wężowe kształty w każdym z tych kielichów. I to jest właśnie symbol energii Skorpiona i jej siły transformacji.
Zobaczmy teraz, gdzie się znajdujemy na kole dekanatów. Jesteśmy tutaj w środkowym dekanacie Skorpiona, Słońce w Skorpionie, i ten dekanat jest przypisany do ram czasowych od 2 listopada do 11 listopada. O znaczeniu znaku Skorpiona mówiłam Wam w poprzednim filmiku, także możecie tam zerknąć, jeżeli chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat. Nie wspomniałam tam natomiast o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna w znaczeniu szóstki właśnie. Mieliśmy powiedziane tutaj w którymś z cytatów, że znak Skorpiona jest podstawą całej płodności, całego życia. Jest to związane z takim systemem, w którym każdy ze znaków zodiaku jest przypisany do jakiejś części ciała człowieka. Skorpion jest związany z naszym układem reprodukcyjnym, naszymi genitaliami i układem wydalniczym. Czyli widzimy teraz tutaj, skąd to się wzięło, że skorpion jest podstawą naszej płodności. W tej karcie mamy męską energię Słońca i kobiecą energię żywiołu wody. Te dwie energie łączą się ze sobą w takiej pięknej harmonii, w tym znaku Skorpiona właśnie, i dlatego właśnie znaczenie tej karty połączone jest z wypełnieniem woli seksualnej. Wiemy już, że w tej karcie mamy podwójny wpływ męskiej energii Słońca, czyli przez sefirę Tiferet i poprzez Słońce w Skorpionie, z którym związana jest ta karta. Z drugiej strony mamy tu też podwójny wpływ kobiecej energii żywiołu wody, czyli jesteśmy w dworze kielichów związanym z żywiołem wody i znak Skorpiona jest stałym znakiem wody. Także widzimy tutaj, w jaki sposób te dwie energie mają tutaj równoważną siłę i dlatego właśnie mogą spotkać się w takiej pięknej harmonii. I dlatego może powstać tutaj właśnie transformacja, może tu się pojawić wypełnienie woli. Jeżeli przyjrzymy się, jak wyglądają podstawy tych kielichów, to zobaczymy, że mamy tutaj znak barana, czyli mamy tutaj te baranie rogi. Znak barana jest drugim ze znaków rządzonym przez Marsa, czyli Mars rządzi znakiem barana i znakiem Skorpiona. I w znaku barana właśnie Słońce jest w swojej egzaltacji. Można powiedzieć, że mamy tutaj w tej karcie takie echa karty poprzedniej, piątki i wpływu energii Marsa. Jeżeli spojrzymy na morze, jest tutaj 5 fal. I w podstawie kielichów mamy 5 tych okrągłych elementów. Czyli widzimy tutaj 4 i możemy sobie wyobrazić, że wygląda to tak samo z drugiej strony, czyli jest tam jeszcze jedna taka kulka i jest ich razem 5. To wszystko pokazuje nam, że ta energia piątki związana z Marsem stworzyła nam miejsce do zaistnienia tej harmonii, którą możemy się teraz cieszyć. Także to zniszczenie, które nastąpiło w poprzedniej karcie, było konieczne, żeby wytworzyć z niego równowagę właśnie szóstki kielichów. Teraz opowiem Wam o znaczeniu tej karty w czytaniach. Polska nazwa tej karty to przyjemność i tutaj po raz kolejny zgadzam się w pełni z tym tłumaczeniem. Ta karta oznacza ogólnie uczucie spełnienia, szczęście, to jest osiąganie czegoś, co dla nas bardzo dużo znaczy. Także jest to bardzo pozytywna karta i pokazuje nam ona taką harmonię i spełnienie naszych marzeń. Także znaczenie tej karty łączy się z czymś, co jest dla nas bardzo ważne, z takimi naszymi prawdziwymi, głębokimi pragnieniami. W czytaniach związanych z pracą ta karta będzie oznaczać osiągnięcia, sukcesy. Tutaj dostajemy dokładnie to, czego chcemy. W związkach jest to związek satysfakcjonujący, jest to takie piękne, pełne pasji połączenie dwóch osób. Jeżeli ta karta opisuje osobę, będzie to ktoś zmysłowy. Ta osoba wie dokładnie, czego chce i nie boi się po to sięgnąć. Jeżeli szóstka kielichów pojawia się w Twoim czytaniu jako rada, oznacza to, żeby podążać za swoimi pragnieniami, podążać za swoją pasją. Ta karta pokazuje, że uda nam się wszystko, jeżeli tylko podążymy za tym, co tak naprawdę chcemy.
jako przeszkoda, ta karta będzie oznaczać, że może staramy się osiągnąć coś, czego tak naprawdę nie chcemy. Czyli warto się tutaj zastanowić, czy czasem nie ma czegoś innego, czego pragniemy, tak bardziej w skrycie, ale może uważamy, że mądrze jest wybrać coś innego, albo że nie warto marnować czasu na to, czego tak naprawdę chcemy. I jeżeli ta karta pojawia się jako przeszkoda, warto się zastanowić nad tym, czy kierunek, w którym podążamy w tym momencie, nie jest czasem dla nas odwróceniem uwagi tylko od tego, czego w głębi duszy pragniemy. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo. Proszę pamiętajcie o polubieniu tego filmu na YouTubie i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam udało mi się właśnie kupić mikrofon, który cały czas jest w drodze do mnie, ale mam nadzieję, że dostanę go już niedługo i będę mogła użyć go, żeby nagrywać dla Was filmy lepszej jakości. Także całe wsparcie, jakie otrzymuję od Was dla tego kanału, jest używane do polepszenia jakości tych filmów, które dla Was nagrywam. Także dziękuję bardzo, jest naprawdę mi bardzo miło, że wspieracie moją pracę. Jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiaj i spotkamy się już niedługo w kolejnym filmie o siódemce kielichów. Do zobaczenia!